Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie. Ja właśnie czekam pod przedszkolem na mojego przedszkolaka, bo dzisiaj Zuzia jest pierwszy dzień w starszakach. Także myślę, że jest bardzo podekscytowana. Właśnie chyba ją pani ubiera, bo tak jak mówiłam w poprzednich filmikach, nie mamy wstępu do przedszkola. Odbieramy dzieci po prostu sprzed drzwi. Także to cały czas trwa. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jestem ciekawa, jak tam wrażenia Zuzi. Ja jestem ciekawa, jak tam wrażenia waszych dzieci. Czy wysłaliście je do przedszkola w wrześniu, jako 1 września? Bo muszę wam powiedzieć, że w Lublinie były takie fatalne korki. Strasznie się jechało przez miasto. Ale to chyba właśnie jechałam w momencie, kiedy zakończyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Także pewnie dlatego. Także ja czekam. Tam śpi Szymek. Także ja czekam na Zuzię. I odezwiemy się do was już z Zuzią i Zuzia wam zrelacjonuje, jak to jest być starszakiem. Więc zapraszam na vloga. Zobaczcie jeszcze, jaka u nas jest pogoda. Wieje, pada. Po prostu pogoda angielska, a w Anglii gorąco. A my ciągle czekamy. Ucie w starszakach? Fajnie! A co robiliście? Słucham? Co robiliście? Byliśmy się kiedyś na placek zabaw. Nawet jak padał deszcz? No. Aha, a do jedzonka co było? Budyń. Budyń, a na obiadek? Była słupka. I drugie danie. A jakie było drugie danie? Ja nie wiem. Nie pamiętasz? Nie. A było smaczne? No. Brzuszek był pełny, zadowolony? Tak. A było spanko, czy nie było spanka? Jako starszak? Nie było? Tak, odpoczywaliśmy. Odpoczywaliście, tak? Tak, i słuchaliśmy muzyki. Aha! Słyszysz, czymuś? Odpoczywali, słuchali muzyki. To co? Jedziemy do domku? No. Tak? Nie jedzę jajko czekoladowe. Idziemy po jajko czekoladowe? Tak! A kto buziaki wyśle? To do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak tam, Zuzia, było? Jak było w przedszkolu dzisiaj? Fajnie. Fajnie? A co robiliście? Poza tym, że byliście na dworku? Bawiliśmy się. A w co się bawiliście? Chowanego. O, i Szymek, zobacz. Chowanego? A co mówiłaś o żabce? Bawiliście się też w jakąś żabkę? Bawiłaś się żabką? No. Tak? Czyli ogólnie jesteś zadowolona z przedszkola, tak? Do widzenia, baba. Wiecie co, ja wam tak szybko podsumuję, bo Zuzia się właśnie położyła spać po przedszkolu. Że Zuzia dzisiaj, to nie był Zuzi pierwszy raz, kiedy poszła do przedszkola, bo Zuzia chodziła całą wakację, generalnie Zuzia chodzi już dobrych kilka miesięcy, właściwie odkąd skończyła prawie 3 lata. To chodzi do przedszkola, więc to, że było 1 września, to po prostu było wielkie wydarzenie dla Zuzi z tego względu, że zmieniła grupę z maluchów na starszaki. I dlatego... To chcę, żeby mama wstała. Żeby mama wstała. A gdzie masz klucuchy? Gdzie masz klucuchy? Gdzie klucuchy są? Poukładasz klucuchy? Poukładasz klucuchy, masz mamę włosy. Byłam ciekawa, jak będą wrażenia, ponieważ starszaki to też są troszeczkę inne dzieci, nowe, z którymi Zuzia dotychczas tylko bawiła się na placu zabaw. A grupa jest troszeczkę inna, także byłam ciekawa, jak tam... Zuzia się poczuła, ale wszystko było w porządku. Sobie położyła się teraz spać. A my się chyba się będziemy bawić, co? Także zapraszamy was na wspólną zabawę z Szymkiem. Pójdziesz, Szymuś, po smoka? Gdzie ten smoczek jest? Gdzie jest smoczek? Na stoliku jest tutaj. Szymuńko. Przy brumbrumku jest smoczek. Kuku. Chodź, poukładamy klocki. Chodź. No chodź. Chodź.
Chodź, zobacz, co ja tutaj tworzę. Chodź. Aha. O-o. Co to się stało? Co to się stało tutaj? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Już buszysz wieżę? Jeszcze raz? Jeszcze? Nie czułkiem. Muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że niedawno nasz Szynek zaczął chodzić i jak skończył 14 miesięcy, to zrobił chyba tam kilka pierwszych kroków i na razie jako tako się przemieszczamy, tak? Najlepiej lubi chodzić za rękę. Nie, to nieprawda. Już mama nie może sama nic powiedzieć. A gdzie jest Szymek? A jak lubi piesek? A krowa?